Szczęść Boże, Iwona Kowalska, zapraszam na prognozę pogody. Nad środkową i wschodnią, a w późniejszych terminach również nad zachodnią Europą wyże, a nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Pogodę nad Polską kształtować będzie początkowo pole podwyższonego ciśnienia, a w późniejszych terminach zatoka niżowa. Napływać będzie sucha masa powietrza. Dziś pogodnie miejscami na południu, w centrum, a także na wschodzie. Na pozostałym obszarze dużo chmur z opadami deszczu. Na północy Skandynawii śnieg. Nad zachodnią i północną Europą dość silny wiatr. Najchłodniej w Moskwie około 2 stopni, a najcieplej w Rzymie 21. I zmieniamy mapę. Dziś zapowiada się słoneczny dzień. Na północy, północnym wschodzie oraz w górach zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie mogą wystąpić opady mrzawki, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie około 1016 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.